Cześć kochani, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Poradnik, w którym znajdziecie najfajniejsze rzeczy do przechowywania, organizowania i takie super pomysły, które wiele ułatwią w życiu. Co chciałam zaznaczyć? Jedziemy do IKEA, pokażę Wam te wszystkie rzeczy, ale wiele z nich to nie będzie coś, co musimy kupić, tylko to będzie inspiracja, jak coś możemy zrobić. Mam nadzieję, że ten filmik uznacie za przydatny. Ja przejrzałam asortyment wzdłuż i wszerz i wynalazłam takie perełki, że po prostu nie mogę się doczekać, aż dla Was to nagram. Zdecydowałam się pojechać do sklepu, bo stwierdziłam, że jak pokażę Wam na stronie, to nie będzie takiego efektu. A wiadomo, w IKEA oni mają te swoje aranżacje, wszystko można pokazać, jak to wygląda w prawdziwym życiu, no bo tam jest prawdziwy pokój, zrobiony jak garderoba i wszystko to można zobaczyć, jak faktycznie wygląda w użytkowaniu. No to zapraszam Was do oglądania, rozsiądźcie się wygodnie, dajcie łapkę w górę na zachętę, a jak film Wam się spodoba i będziecie chcieli tutaj pozostać na dłużej, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania. Serio, jestem mega podjarana, bo ja mam ogromną wkrętkę na organizowanie i znajdywanie takich trików, więc cieszę się, że dzisiaj będę mogła to wszystko Wam pokazać. Chodźmy! To jest coś, co pozwoli zaoszczędzić dużo pieniędzy. To jest taśma do podklejania firanek i nie trzeba specjalnie iść do krawcowej, tylko zobaczcie, wystarczy zagiąć materiał i ją zaprasować. Tu jest też napisane, że jeżeli tkanina jest cięższa, to trzeba zastosować takie dwa paski, no ale ja uważam, że to jest prawdziwy game changer. A tutaj chciałam Wam pokazać miskę, która jest składana, tak wygląda rozłożona i do takiej płaski można ją złożyć. Nie, czekajcie, do takiej płaski, bo to były dwie. Więc jak ktoś nie ma miejsca na przechowywanie, a raczej zawsze na miskę nie ma miejsca, to to jest genialne. 9,99. I tutaj też fajny gadżet do sprzątania, aby sobie trzymać wszystkie te detergenty i tak sobie po mieszkanku z tym chodzić. Nie trzeba wtedy trzymać w garści, tylko idziemy z takim całym ekwipunkiem i sprzątamy. I też może to wszystko stać w szafce właśnie w takim pojemniku, więc też łatwiej będzie to wszystko naraz wyciągnąć. Jeśli macie szafę z drążkiem, a nie przepadacie za nim, zbyt wielu rzeczy nie wieszacie, czy na przykład nie wieszacie swetrów, bo swetrów co do zasady nie powinno się trzymać na wieszakach, bo się właśnie tak tutaj wyciągają, to zobaczcie, jest opcja na półkę, której nie trzeba jakoś specjalnie rozbudowywać, tylko mamy tutaj gotową i ją się przymocowuje do drążka na rzep i ona będzie pasowała do każdej wysokości szafy, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że jeżeli będzie za długa, to ten ostatni element po prostu będzie tak zwinięty. I tu od razu przejdziemy do kolejnego gadżetu. Zobaczcie, jeżeli zostaje nam w szafie na dole miejsce, to fajnie wypełnić je takim organizerem. Tutaj wszystko jest zapinane, można to fajnie zabezpieczyć, żeby się nie kurzyło. To będzie przydatne na przykład do trzymania strojów do ćwiczeń. Czegoś, czego może nie używamy codziennie, a od czasu do czasu potrzebujemy wyciągnąć i przez to, że to jest otwierane w ten sposób, od razu mamy dostęp do wszystkiego. No i też możemy w tym przechowywać na przykład letnie rzeczy czy zimowe, jeżeli wymieniamy część garderoby tak sezonowo. I te zawieszone półki występują w wielu wariantach. Zobaczcie, tu są na przykład takie z dodatkowymi kieszonkami z boku, z przegródką tu na dole. Ta jest taka całkiem malutka, a tu z kolei szara, większa. Z tyłu ma siateczkę, wszystko oddycha i z przodu wygląda tak. To jest rozwiązanie, które warto zastosować u siebie w domu. Zobaczcie, to lustro jest zamontowane do ściany na zawiasach. I z tyłu przymocowane są haczyki i można przechowywać biżuterię. No jest to bardzo wygodne. Ciekawy pomysł i to jest inspirka, którą warto zgapić. Komplet pojemników, które genialnie pomogą w organizacji. Tu Wam pokazuję, jakie mają wymiary. No i tu prezentacja, jak można je ułożyć. Świetne na składanie wszystkiego. Bielizny, ubrań. Tutaj bodajże są jakieś koce. To naprawdę pozwala w szufladach, w których najczęściej, najszybciej nam się robi bałagan, mieć idealny porządek. A tutaj wieszaczek, na którym możemy trzymać różnego rodzaju szale, dodatki, nakładka na wieszak, która pozwoli na cienkim wieszaku powiesić na przykład marynarkę, żeby nie robiły się na niej odgniecenia. Fajny pomysł na przechowywanie płetw. Do suszenia skarpetek czy bielizny. Taki wieszaczek.
w szafkach kuchennych często zdarza się tak, że półki są w dużej odległości od siebie i wtedy możemy mieć taką wieżę talerzy, ale wtedy niewygodnie wyciąga się rzeczy, ponieważ żeby wyciągnąć płaski talerz, musimy zdjąć wszystkie te. No i zobaczcie, tutaj jest taka półeczka. Tutaj macie nazwę. Ta jest akurat szeroka, więc możemy właśnie zastosować do talerzy, ale jeżeli mamy mniejszą szafkę, to zobaczcie, tutaj jest taka węższa. Akurat pokazane jest, jak stoją na niej kubki, miseczki. No myślę, że to jest genialny, organizacyjny gadżet. Jeśli w kuchni nie macie tradycyjnej suszarki do naczyń, to zobaczcie, tutaj jest taka podkładka do suszenia naczyń. Ona jest składana, więc łatwa do przechowywania. Wystarczy sobie właśnie położyć i tutaj mogą ociekać naczynia. A teraz chciałam Wam pokazać serię takich uchwytów na talerze. I one najlepiej sprawdzają się w szufladach, ponieważ tam talerze często przesuwają się, a właśnie na takiej podkładce są wszystkie razem. I dodatkowo, zobaczcie, ona ma takie rączki, więc jeżeli na przykład chcemy nakrywać stół i nieść wiele talerzy za jednym zamachem, trzymając z dwóch stron, na pewno one nam się nie potłuką, ponieważ jak niesiemy taką wieżę bez zabezpieczenia, to czasami niestety, ale różnie bywa. A teraz fantastyczny gadżet do lodówki, kiedy mamy dużo małych rzeczy na jednej półce i nie możemy się często do nich dostać, to zobaczcie. To jest taka wysuwana, obrotowa taca. No jest po prostu świetna. Czy Wam pokazuję na miary. Snurrad 150 zł. I to naprawdę fajnie działa. Te pudełka z kolei świetnie sprawdzają się na przyprawy. Możemy wtedy wszystko wyciągnąć za jednym zamachem do gotowania. Są różne rozmiary, różne kolory, więc można sobie dopasować do swojej szuflady. No i na pewno warte uwagi są też te pojemniki na sztućce. Są takie klasyczne, ale też specjalne na noże. Każdy może sobie leżeć wtedy osobno. Tutaj nazwa. I oczywiście je można modułowo dopasowywać do różnych szerokości szuflad. Pojemnik na reklamówki, go można zamocować w szafce, na drzwiczkach. Świetna sprawa. Są też dostępne maty do szuflad. Zobaczcie, jak można poukładać na przykład tutaj talerze czy kubki, przykrywki. Tylko tutaj już trzeba sobie dokładnie zaplanować, co się w takiej szufladzie będzie przechowywało, żeby te bolty nam nie utrudniały sprawy. I tutaj świetny organizer do przykrywek i zwróćcie uwagę na to, że jest składany. Te stojaki na przykrywki widzę, że występują też w opcji drewnianej. Są też dostępne przegrody szuflad, z tym, że to już jest gadżet typowo dla użytkowników kuchni IKEA. Nie sądzę, że do innych szuflad to będzie pasowało. Możemy sobie podzielić tak, żeby przedmioty się nie przesuwały. Na przykład przy garnkach ustawionych tak bokiem to będzie bardzo przydatne. Świetna wyciskaczka do cytrusów. Idealnie sprawdzi się do limonek i do cytryn. No i gadżet, który zdecydowanie zmienia pracę w kuchni, czyli obieraczka. Jest taka klasyczna i taka boczna. Wyciskacz do czosnku to jest coś, czego używamy bardzo często, szczególnie zimą. Nakłuwacz do mięsa. A tu są spinacze i można fajnie zamknąć otwarte opakowanie płatków czy makaronu. A teraz zobaczcie tę osłonkę na żywność. Tak to wygląda. Tego używa moja mama. Naprawdę fajnie się sprawdza. Odsącza, czy to sałaty. Wkłada się do środka, kręci i to wiruje i woda spływa po bokach. Wieszak na drzwi, jeśli nie mamy w łazience miejsca na powieszenie ręczników, to można się posłużyć czymś takim bez wiercenia dziur. Uchwyt do telefonu w formie bryloczka. Zobaczcie, taki jest płaski, a tak wygląda rozłożony. I też jest taki drewniany stojak na telefon. A tak wygląda telefon, kiedy ma urlop na leżaczku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i widzimy się w kolejnym. Pa!